Blockspace.pl, portal społecznościowy sympatyków kryptowalut. Cześć, ja nazywam się Kacper Juraszek i witam Was na kanale Being Crypto Polska. Dzisiejszym partnerem odcinka jest Blockspace.pl, portal społecznościowy dla sympatyków kryptowalut. Dziś przedstawiam Wam szybkie skróty najświeższych wiadomości ze świata kryptowalut. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Po opóźnieniach Mt. Gox przedstawia plan naprawczy dla 150 tysięcy bitcoinów. Po kilku kolejnych opóźnieniach fundusz powierniczy Mt. Gox złożył wczoraj projekt planu naprawczego i zwrotu środków dla użytkowników. Chociaż szczegóły nie są jeszcze znane, to użytkownicy nieistniejącej już giełdy, którzy padli ofiarą głośnego haku w 2014 roku, są coraz bliżej otrzymania zwrotu swoich środków. Bitcoin na PayPalu to nie Bitcoin. Andreas Antonopoulos. Jeden z największych zwolenników Bitcoin nie jest fanem usługi na PayPalu związanej z BTC. Liczba fal Bitcoina zwiastuje wybicie powyżej szczytów. Cena Bitcoina prawdopodobnie nadal porusza się w impulsie wzrostowym, który może popchnąć ją do nowych szczytów. Instytucje w tydzień wlały na rynek 429 milionów dolarów. Dane opublikowane przez CoinShares potwierdzają, że inwestorzy instytucjonalni nadal alokują znaczne kwoty w kryptowaluty. W zeszłym tygodniu instytucje wprowadziły na rynek około 430 milionów dolarów. Ostatnie inwestycje spowodowały, że całkowite zarządzane aktywa wzrosły do ATH na poziomie 15 miliardów dolarów. Co to jest komputer kwantowy i jak zagraża kryptowalutom? Chińscy naukowcy stworzyli komputer kwantowy 10 miliardów razy szybszy niż prototyp Google. Wyjaśniamy, dlaczego jest to ważne i co to oznacza dla sfery kryptograficznej. 10% Brytyjczyków kupiło już Bitcoina. Pomimo rosnącej ceny i popularności w ostatnich miesiącach, Bitcoin jest wciąż daleki od wejścia do świadomości mas. Ostatnie badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazało, że tylko 10% Brytyjczyków zainwestowało w Bitcoina. Polkadot, rywal Ethereum, uruchamia Polka Starter Dex i pulę płynności. W już całkiem mocno zatłoczonej przestrzeni DeFi pojawiła się właśnie nowa zdecentralizowana giełda. Platforma jest poszerzeniem oferty Polkadot, sieci konkurencyjnej względem Ethereum. Deweloperzy twierdzą, że premiera ETH 2.0 poszła gładko. Najnowsza aktualizacja od zespołu pracującego nad fazą 0 aktualizacji ETH 2.0 pochwaliła płynne uruchomienie nowego łańcucha blokowego, który został zepsuty przez liczbę walidatorów, którzy zostali odcięci. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Rozwinięcia wszystkich newsów znajdziecie w linkach w opisie filmu. Serdecznie zapraszam Was na naszego Telegrama, gdzie możecie przedyskutować o najnowszych wydarzeniach wspólnie z naszą społecznością. Zapraszam również na kanały Majka Satoshiego i Krypto Ekipy, gdzie znajdziecie dużo ciekawego i wartościowego kontentu o krypto i blockchainie. Jeśli mój film Ci się spodobał, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Hej!